Dwie minuty do zakończenia bicia rekordu przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. W Polsce patronat nad tą akcją ma Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tam zgłosiliśmy nasze uczestnictwo i tam dotrą materiały z tej akcji. Uwaga, ostatnia minuta. Ostatnia minuta, przy której jeszcze możecie nam pomóc zrobić dobry wynik. Zapraszamy serdecznie. Nie dajcie odpocząć fantomom. Podamy wam do wiadomości, ile osób wzięło udział w dzisiejszej akcji na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Głogowie. Ostatnia zmiana i kończymy akcję. Osoby dorosłe. Jest to dyrekcja pierwszego liceum ogólnokształcącego, która kończy cykl naszej akcji. Dziękujemy i mamy nadzieję, że za rok spotkamy się znowu. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji w Europie i w Polsce bity jest rekord w jednoczesnym przeprowadzaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób w czasie 30 minut, od godziny 12 do godziny 12.30. Patronatem akcji na terenie Polski jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przy pomocy i udziale Starostwa Powiatowego i Szkół Średnich Głogowskich podjęliśmy wyzwanie i przystąpiliśmy do tej akcji i chcemy pobić rekord. W tamtym roku na terenie Polski w akcji wzięło udział 850 tysięcy osób. Myślę, że w tym roku podwoimy wynik. Można jeszcze wam troszeczkę poprzeszkadzać. Mamy podliczoną ilość osób i mamy wynik. I czym? Na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego wykonaliśmy 1960 cykli 30 uciśnień i dwóch wdechów. Brawo dla was!